Loża radiowa w Radiu Opole. Witamy w drugiej godzinie czwartkowej Loży Radiowej. Piotr Wójtowicz i Marek Świecz. Mamy też gościa. Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry słuchaczom, dzień dobry panom. Temat związany z oknem transferowym, ponieważ kończy się to okienko, nie piłkarskim. Które pozwala zadecydować o podziale naszej składki emerytalnej. No, ta składka i ta nasza emerytura nie będzie tak duża, Marek, niestety, jak pensje piłkarzy, ale dlatego wracam do tematu. Okienko to szansa zmiany decyzji dotyczącej przekazywania części tej składki. Zamyka się ono 31 lipca. Czy każdy powinien udać się do ZUS-u i zdecydować, czy będzie przekazywał te pieniądze do OFE, czy tylko do ZUS-u? Każdy ubezpieczony, który jest członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego, powinien, tak jak w 2014 roku, udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy inaczej złożyć oświadczenie i zadeklarować nim, czy całość składek odprowadzanych na ubezpieczenie rentowe ma być przekazywana na konta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też również w pewnej części na konto Otwartego Funduszu Emerytalnego. Oczywiście, jeśli taka osoba ma zawartą umowę z funduszem emerytalnym, bo trzeba też pamiętać o tym, że nie ma takiego obowiązku już teraz. No bo jeżeli ktoś te dwa lata temu nie wybrał się do ZUS-u i nie zdecydował, w ogóle zostawił te sprawy samym sobie, musi się teraz udać. To w jakiej sytuacji ktoś taki? Dalej jest w OFE, czy? Jeżeli ktoś dwa lata temu, w 2014 roku, w tym tak zwanym okienku transferowym podjął jakąś decyzję i nie chce jej zmieniać, to nie musi się udawać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie musi takiego oświadczenia składać. Dotyczy to osób, które chcą coś zmienić, czyli jeżeli zdecydowały, że ostatnio, że część składki chcą przekazywać do Otwartego Funduszu Emerytalnego, teraz chcą zmienić decyzję i pragną, żeby całość składki była przekazywana do zakładu, to powinni takie oświadczenie zadeklarować. Natomiast jeżeli ktoś podjął pracę, jeżeli jest obowiązek ubezpieczenia, i zawarł umowę z Otwartym Funduszem Emerytalnym, chce zdecydować, że część jego składki ma być właśnie tam odprowadzana, to powinien to zrobić, bo następna taka szansa będzie za 4 lata. Ale osoby rozpoczynające pracę, na przykład studenci, uczniowie, którzy zakończyli edukację, oni powinni od razu zdecydować, a nie czekać na te okienka transferowe. Przede wszystkim warto podkreślić fakt, że nie ma obowiązku zawierania umowy z Otwartym Funduszem Emerytalnym. Jeżeli ktoś podjął pracę, nastał obowiązek ubezpieczenia, są odprowadzane za niego składki, to ustawowo ma czas, aby w ciągu 4 miesięcy zawrzeć umowę z Otwartym Funduszem Emerytalnym. Jeśli tego nie zrobi, składki trafiają do ZUS-u. Automatycznie składki trafiają do drugiego filara, tak, na subkonto. Pytamy o to, ponieważ słyszymy o likwidacji OFE, więc część chociażby z naszych kolegów pyta, w ogóle jaki sens jest rozmawiania, nie oczywiście z panem, ale tematu dotyczącego tego okienka transferowego, skoro i tak OFE za niedługo zostanie prawdopodobnie zlikwidowane. Każdy ubezpieczony, każdy obywatel ma prawo to ocenić, ma prawo prognozować, zważyć, jakie są za i przeciw. Natomiast rzeczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa w ramach określonych przepisów. Dzisiaj stoimy na stanowisku, realizujemy określone przepisy. Nic nie zanosi się na dzisiaj, aby taka zmiana miała miejsce, więc informujemy lojalnie swoich klientów, że mają takie prawo, o tym, że następne okienko transferowe będzie za 4 lata i kolejne 4 lata. Natomiast tutaj trudno mi się wypowiadać, bo oczywiście prawo w naszym kraju stanowi ustawodawca. Możemy tylko dywagować. A mamy jakieś dane statystyczne, które mówią, jak wielu Polaków nadal jest w OFE? To jest liczba prawie 17 milionów osób. W 2014 roku na przykład to była liczba 16 milionów 500 tysięcy. I wtedy deklaracja o tym, aby część składki była odprowadzana na Otwarty Fundusz Emerytalny, zadeklarowało 2,5 miliona osób. Na dzisiaj jest tak, że ponad 105 tysięcy osób dokonało zmiany decyzji, czyli zadeklarowało, że część ich składki chce być, część składki emerytalnej ma być przekazywana na OFE, albo odwrotnie. Skoro w 2014 roku była deklaracja, że ma być odprowadzana składka na OFE, być może zmienili zdanie i teraz pragną, aby na drugi filar... A to dziś ilu OFE ma klientów? Czy mają klientów? Bo to są różne fundusze przecież. Otwarte fundusze emerytalne mają prawie 17 milionów Polaków. W tej chwili. Sporo. Sporo, no tylko warto podkreślić fakt, że i to chyba jest in plus dla zakładu, że cieszy się zaufaniem, skoro jednak znakomita większość obywateli postanowiła, że jednak będzie
oszczędzać na swoją przyszłość w zakładzie. No bo też mamy inne dane o tym, że OFE w ciągu 3 ostatnich lat zarobiła procent. OFE, czyli fundusze, grają głównie na giełdzie i tam czerpią, mają czerpać zyski, ale udało im się zarobić według tych danych, które posiadamy, procent, więc to jest niewiele. Kolejny temat dotyczący już informacji, jakie wysyła Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pewnie nasi słuchacze także otrzymali list Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który mówi o tym, jaka będzie nasza emerytura. No i też problem z czytaniem, tak, z rozpoznawaniem tych informacji, ponieważ część ludzi błędnie rozpoznaje, jaką będą mieli emeryturę. Jak to powinno wyglądać, panie Sebastianie? O to naszego gościa zapytamy. A za chwilę. No to posłuchajmy. W Loży Radiowej wracamy do rozmowy z rzecznikiem regionalnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu, Sebastianem Szczurkiem. Temat tym razem dotyczy tych informacji, które my jako podatnicy otrzymujemy. Przyszli emeryci. Tak, i przyszli emeryci. Jaka to ma być nasza emerytura? I też problem jest, jak czytać to pismo, ponieważ ważne jest, którą z tych tabelek i liczb przeczytamy, panie Sebastianie, prawda? Ta korespondencja to informacje o stanie konta ubezpieczonego. 2006 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy obowiązek, aby taką informację do ubezpieczonych wysyłać. I tutaj proponuję, aby tej korespondencji, zresztą jak każdej, nie wyrzucać w ciemno, nie myśleć w ten sposób, że to jest kolejna nudna informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ ta informacja jest dla nas bardzo ważna, dla naszej przyszłości, ale też dla tego, dla naszej aktualnej sytuacji, bo to jest informacja, która dotyczy 2015 roku i wszystkich składek, które zostały opłacone przez płatnika składek, bądź jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, no to są tam wykazane te składki, które sami odprowadziliśmy. To jest o tyle ważne, że pracując, no zakładamy dobrą wolę pracodawcy z tego, że wywiązuje się ze swoich obowiązków i składki różnie opłaca. A oczywiście bywa różnie i jeżeli dostajemy taką informację, no to widzimy, czy rzeczywiście do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na odpowiedni fundusz, na odpowiednie konto pracodawca takie składki opłaca. A część pewnie myśli, po co mam to przechowywać, przecież i tak te informacje są w ZUS-ie. Te informacje są w ZUS-ie, no ale chcemy wiedzieć, co się z nami dzieje, chcemy weryfikować i naszą przeszłość, aby być mądrzejszymi w przyszłości, więc to jest ważne. Poza tym w tej informacji znajduje się też kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego, to też dla nas ważne, i trzy wersje, emerytura nasza w trzech wersjach. A czemu w trzech wersjach? Wytłumaczmy to w jakiś taki prosty sposób. Pierwszy wariant zakłada coś takiego, że już dzisiaj przechodzimy na emeryturę i jest tam podana hipotetyczna kwota naszego świadczenia wyliczona na dzisiaj, czyli suma naszych składek. Dzisiaj przechodzimy na emeryturę i ile ta emerytura wyniesie. Ile by wynosiła dzisiaj. Drugi wariant zakłada takie obliczenie, że polega to na tym, że przedstawia to w ten sposób wiek, moment osiągnięcia przez nas wieku emerytalnego, ilość składek, średnich składek, licząc od 1999 roku, tak jakbyśmy opłacali składki, i ile ta emerytura wyniosłaby w momencie osiągnięcia przez nas wieku emerytalnego. Trzeci wariant, i to jest nowość, polega na tym, że jest przedstawiona emerytura hipotetyczna oczywiście, policzona z dwóch kont w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli z konta emerytalnego i z subkonta tak zwanego drugiego filara. Kolejny temat dotyczący druków, czy informacji ZLA i EZLA. Od kiedy możemy udać albo wysyłać te listy, od kiedy one będą już wysyłane tylko drogą internetową? To jest informacja ważna dla lekarzy, dla nas jako ubezpieczonych, no i dla naszych pracodawców, czyli dla płatników składek. W 2015 roku ustawodawca przewidział taki mechanizm, że lekarze za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji mogą przesyłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej, EZLA. W formie papierowej i w formie elektronicznej mogą to robić do końca 2017 roku, natomiast już od 1 stycznia 2018 roku będzie honorowana i skuteczna tylko forma elektroniczna, czyli EZLA.
I tylko to robi lekarz. Oczywiście lekarz musi mieć swój profil na platformie usług elektronicznych. Taki profil musi mieć założony również płatnik składek. No i my jako ubezpieczeni również możemy taki profil założyć i śledzić rzeczywiście, czy nasze zwolnienie dotarło skutecznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może to śledzić również płatnik składek. W internecie można zauważyć takie ogłoszenie: optymalizacja składek ZUS, oszczędź do 50% kosztów firmy na składkach ZUS. Były takie oferty, ZUS wiem, że ostrzega. Dlaczego ostrzega przed takimi ofertami? Ostrzegamy przed takimi ofertami, które rzekomo oferują płatnikom składek łatwy zysk, łatwe oszczędności, ale ostrzegamy dlatego, że są to często nieuczciwe firmy, nieuczciwe podmioty, które twierdzą, że na składkach do ZUS-u czy Urzędu Skarbowego czy innych podmiotów można łatwo oszczędzić. Tymczasem może zadziać się tak, że płatnik składek po jakimś czasie zostanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zweryfikowane, okaże się, że należności, które w postaci składek, które miał opłacać, a które miała za niego robić ta firma outsourcingowa, tak się jednak nie dzieje. Więc wynika z tego wiele problemów i konsekwencji dla płatników składek. Mieliśmy do czynienia i także w internecie i w wiadomościach były informacje takie, jak to firma outsourcingowa wynajęła ludzi, ale nie opłacała im składek emerytalnych. No i właśnie to jest to niebezpieczeństwo, dlatego polecamy i zachęcamy płatników składek do tego, żeby bardzo weryfikowali takie ogłoszenia, żeby podchodzili do tej sprawy bardzo racjonalnie, bo może się okazać, że zamiast rzekomych zysków, oszczędności, może się okazać, że będą ponosili straty i przykre dla nich konsekwencje. W ostatnich dwóch dekadach, kiedy ruszały polskie przedsiębiorstwa i ta polska przedsiębiorczość, bardzo często spotykaliśmy się z takimi przypadkami, że chociażby sprzedawczyni w danym sklepie myślała, że właściciel sklepu, pracodawca opłaca jej te składki, a potem okazywało się po 10 latach, że nie miała w ogóle odprowadzanej takiej składki. Czy dzisiaj Państwo macie również do czynienia z takimi przypadkami, że ktoś przychodzi do Was i mówi, ale przecież zapewniano mnie o tych składkach? No właśnie, to jest relacja płatnika, czyli przedsiębiorcy, właściciela firmy z pracownikiem. Każdy ubezpieczony, każdy, za kogo odprowadzane są składki, może przyjść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do dowolnej jednostki i zapytać, poprosić o taką informację, czy rzeczywiście za niego te składki są odprowadzane. A temu między innymi takiej weryfikacji ma służyć ta informacja o stanie konta ubezpieczonego, to raz. Innym sposobem na weryfikację tej sytuacji jest założenie profilu na platformie usług elektronicznych. Wówczas mamy bieżący dostęp do tego, czy i w kwotach należnych odprowadzane są za nas składki jako pracownika. Sporo osób w naszym kraju pracuje na umowach śmieciowych, więc nie mieli później opłacanych czy opłacanych, wypłacanych chociażby zapomóg, jeżeli na przykład pani była w ciąży. Wyjściem z tej sytuacji, o czym także informowaliśmy, było założenie własnej firmy. Pani zakładała własną firmę, wpłacała część tych opłat związanych z założeniem tej firmy, a potem otrzymywała pieniądze, będąc już na macierzyńskim. Czy dziś nadal można tak robić? Można, tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma już narzędzia do tego, aby to weryfikować. Mówiąc można, mówię, że wszystko jest możliwe, bo kreatywność rzeczywiście ludzi jest wręcz nieograniczona. Tylko warto sobie zdać sprawę z tego, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może to zweryfikować, może dojść do tego, że ktoś będzie zmuszony do tego, aby takie należności zwrócić. Oczywiście często sprawy opierają się o sądy, o sprawy w sądach i my jesteśmy zobowiązani do tego i honorujemy prawomocne wyroki sądu. Natomiast różnica polega na tym, że jeszcze jakiś czas temu wystarczyło, że ktoś taki zakładając firmę opłacił jedną składkę. Ile to było? 9 tysięcy, tak? No na przykład, bo można to zrobić do 250% wynagrodzenia, więc to była kwota ponad 9 tysięcy złotych i wówczas po 30 dniach, po tym jak wpłynęła pierwsza składka, ktoś taki udawał się, często to były panie w ciąży, udawał się na zasiłek chorobowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych takie świadczenie wypłacał. Natomiast teraz jest tak, że trzeba takie składki opłacać przez 12 miesięcy i wyciąga się, mówiąc wprost, średnią z tych kwot. Więc nie jest to tak, opłacalne, że... Operacja nie jest taka tania jak kiedyś. Tak, nie jest taka prosta. Tak jak powiedziałem, mamy narzędzia do tego, żeby to weryfikować, natomiast już orzecznictwo
sądów jest różne w tym temacie. Oczywiście musimy udowodnić to, że taka firma powstała w sposób nieuczciwy, mówiąc wprost, że w celu wyłudzenia pieniędzy, że taka osoba chce wyłudzić pieniążki z tego wspólnego koszyka, na który wszyscy się w pewien sposób składamy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. To pierwsza wizyta nowego rzecznika regionalnego opolskiego ZUS. U nas pan Sebastian Szczurek. Pewnie jeszcze będzie okazja się spotkać w studiu. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Loża radiowa w Radiu Opole. Od poniedziałku do piątku od 12:00.